początek generalnie wiosny należy do bardziej udanych niż nieudanych, jeżeli chodzi o drugi zespół Lecha Poznań. A potwierdzeniem tego jest czwarty z rzędu mecz bez porażki na własnym stadionie. Poznaniacy pokonali 2-1 drugi zespół Zagłębia Lubin po bramkach Filipa Wilaka i Szymona Pawłowskiego. Kluczem do zwycięstwa okazała się defensywa. Sposób gry w obronie jest przez ten okres przygotowawczy był tak dostosowany, żeby umieć reagować na wszelkie zmiany przeciwnika. Jest to coś, nad czym pracowaliśmy i czego dzisiaj jestem bardzo zadowolony. Pomimo korzystnego wyniku dla gospodarzy, zdania trenerów o kontroli nad przebiegiem spotkania były podzielone. Od początku posiadaliśmy inicjatywę i staraliśmy się kreować sytuację i te sytuacje rzeczywiście mieliśmy, ale myślę, że dzisiaj bardzo dobrze bronił bramkarz Lecha. Pierwsze minuty były zdecydowanie pod naszą korzyść. Wysoki pressing, 2-3 strzały w przeciągu w tych pierwszych 10 minutach, więc nie wiem pod jakim kątem trener to powiedział, może pod tym kątem, że nie stracili bramki. Kibiców z pewnością cieszy dobra forma Szymona Pawłowskiego, który w niedzielę po raz pierwszy od momentu powrotu do Lecha wpisał się na listę strzelców. Często brał piłkę na siebie, potrafił pomóc mniej doświadczonym kolegom, podpowiedzieć im, jak zachować się w danej sytuacji. Na to liczyliśmy, jeżeli chodzi o tego jakże doświadczonego piłkarza i to też właśnie sprawdza się w rzeczywistości. A ligowa rzeczywistość prezentuje się następująco. Dzięki zwycięstwu rezerwy Lecha awansowały na 10 miejsce w tabeli, oddalając się od strefy spadkowej na 6 punktów. Wszyscy stąpają twardo po ziemi i zdałem sobie z tego sprawę, że ta walka o utrzymanie może jeszcze długo potrwać. Miniony weekend nie był tak szczęśliwy dla innej drużyny z Wielkopolski. W sobotę komplet punktów z Kalisza wywiózł Motor Lublin, który ograł KKS w stosunku 1-0.